Forum Jacka Sutryka, Wrocław, wspólna sprawa. Tak nazywa się nowy klub w Radzie Miejskiej. Formacja złożona jest z polityków o zróżnicowanym światopoglądzie, bowiem są to radni z PO, SLD, Unii Pracy, a także radni związani z Rafałem Dudkiewiczem oraz trzech byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Klub będzie działał pod patronatem prezydenta Wrocławia. Udało się pod jednym szyldem, rozpoczynając trzeci rok tej kadencji samorządu, udało się zgromadzić przedstawicieli bardzo różnych środowisk politycznych, o bardzo różnych poglądach, osób, które często z sobą także dyskutują, ale to, co jest tym wspólnym mianownikiem, co zdecydowało o tym, że chcemy razem dalej budować Wrocław, to jest właśnie miłość do naszego miasta. Dzięki utworzeniu nowego klubu Forum Jacka Sutryka ma samodzielną większość. Oznacza to, że prezydent nie będzie już potrzebować głosów radnych Nowoczesnej, którzy wcześniej byli w koalicji rządzącej Wrocławiem. Do podziału zdań doszło jednak przed głosowaniem w sprawie budżetu na rok 2021. Nowoczesna zagroziła odrzuceniem projektu, który ostatecznie poparła. Po tym samym głosowaniu z klubu PiS wykluczeni zostali trzej radni. Dzisiaj potrzebna jest stabilna sytuacja. Tak? Jesteśmy ciągle w COVID-zie, ale wierzymy, że ten rok będzie także tym momentem wyjścia. Momentem, w którym będzie trzeba dokonać takiego szybkiego restartu. Będzie trzeba mocno się odbić po to, aby zarówno jakby wrócić do takiej stabilnej sytuacji w tym wymiarze społecznym, jak i w wymiarze gospodarczym. Żeby móc to zrobić, potrzebne jest zaufanie, potrzebna jest współpraca. Znaczna część forum to radni z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, że to właśnie z ich ramienia w 2018 roku Jacek Sutryk startował w wyborach na prezydenta miasta. Grzegorz Schetyna, współtwórca Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że wspólny klub realizowany we Wrocławiu ma być podwalinami pod duży projekt, który rozpocznie się przed kolejnymi wyborami samorządowymi w 2023 roku. Wizja przyszłości, dobrej współpracy samorządowców, środowisk, ale także partii politycznych, tych, które uważają, jak ważna jest dzisiaj obrona samorządu w Polsce, jak ważne jest stanięcie na straży podmiotowego samorządu, podmiotowości finansów, decyzji, tego, żeby samorząd mógł mówić pełnym, donośnym głosem. Forum Jacka Sutryka, Wrocław, wspólna sprawa liczy 19 radnych na 37, którzy są w Radzie Miejskiej. Echo 24, Oliwia Stasiak.